z lodowiska imieniem braci Nikodemowiczów w Bytomiu. Wita Państwa ekipa Polski Hokej TV. One z pewnością tutaj zostawią serce na lodzie. Czas na składy obu drużyn. Kojotki naprzód, Janów dzisiaj w 23. Julia Bujak, 26. Alicja Chudziak. Pierwsza ekipy mamy Zuzannę Szafarczyk i Karolinę Późniewską oraz na środku tafli pierwszy krążek dla Kojotek. No, Tomczok przed bramką, Późniewska rozgląda się, Karolina Późniewska, uderzenie. I gol! Krążek w bramce! Łaskawska, zaskoczony również arbiter Alicja Chudziak, bo to ona strzeże bramki Polonii, przepuściła krążek i Kojotki obejmują prowadzenie, wykorzystują grę z przewagą jednej zawodniczki. Raz jeszcze odegranie na niebieską linię, strzał, interwencja bramkarki i krążek ląduje w bramce. Zięba, przytomne wycofanie, odbity krążek, Krzemień i znakomicie tam Tomczok. I z ostrego kąta próbowała Talanda. Późniewska. Koszyk, zamieszanie przed bramką. Zażegnanego złoto, bliżej tego złota o jeden krok bytomianki. Dziwok i znakomicie just. Belis Szostakowska zatrzymana. Brakuje sił w tej akcji janowiankom. Późniewska do Chrapek, uderzenie Chrapek, wypuszczony krążek. I mamy wyrównanie, wykorzystują bytomianki grę z przewagą jednej zawodniczki, 1-1. Uderzenie Klaudii Chrapek z niebieskiej linii, wypuszczony krążek i Oliwia Tomczok doprowadza do wyrównania, 1-1. Niewska, ta zrobiła nawrót, ależ wprowadziła krążek do tercji, wyłożenie do Dziwog i gol! Podanie otwierające drogę do bramki, spojrzała Karolina Późniewska, gdzie Wiktoria Dziwog, a ta uderzyła, klasyczny one-timer z pierwszego krążka, nie miała nic czynienia pierwszej tercji. Zakrzewska wykorzystała nieporozumienie w drużynie Polonii. Wieczorek w dobrej sytuacji z backhandu, jeszcze krążek niezamrożony na przedpolu bramki Alicji Chudziak. Talanda wygrała wznowienie. Wyrzucony krążek, nie będzie uwolnienia, wcisło. Odegranie, Talanda i gol! Jakby myślami w czatni już Kojotki, aby Tomianki kontynuują swoją dobrą grę. Wcisło, tam było trochę przypadku, ale Talanda się nie pomyliła i tu już przypadku nie było żadnego. I Bytomianki prowadzą 3-1. Patla. I łapie krążek Zakrzewska, już ma krążek w tercji ataku. Zakrzewska, ostry kąt, ale była przygotowana. Zablokowane uderzenie, jeszcze raz spróbuje i tym razem Justyna. Mota na lewą stronę i ponad poprzeczką Mika. Szafarczyk, odbity krążek od Chudziak. Późniewska, raz jeszcze. Talanda. I świetnie, koszyk. Krążek Zakrzewska do Wieczorek. Wieczorek, uderzenie, broni bramkarka Nosal. Podskoczył nieco krążek, nie mogła uderzać, ale teraz był strzał. Kamila Wieczorek. Niedokładnie, Huras przejmuje krążek, odegranie do Zakrzewskiej. Uderzenie jeszcze Wieczorek. Wydaje się, że budowanie tą rywalizację drużyna Polonii Bytom nie brała oficjalnie udziału. W pojedynku z Krzemień straciła krążek i Zięba.
Zięba z backhandu i świetnie. Nie. To Tomczok. Tomczok z backhandu, ależ teraz. Trzymana przez Późniewską. Późniewska do Tomczok. Tomczok obok słupka. Wieczorek. Strzał Nosal. Czy zdecyduje się na uderzenie? Nie, jeszcze odegranie do Wieczorek. Mocny strzał Wieczorek. Polonia Bytom gra w pewnym zestawieniu. Krążek przejęła Późniewska. Strzał. Zamieszanie. Krążek przykryty przez Późniewska. Późniewska sama, ale znakomicie Justyna Koszyk. Będzie szansa dla Kojotek. Łaskawska. I dobrze Alicja Chuć. Przedziera się Chuchel, uderzenie obok słupka. Gogoc. Justyna Koszyk. Kojotek na przodu, Janow. Strzał obok bramki. 20 się Feta w Bytomiu. Spuszczone głowy Kojotek, chociaż trener Marznica od razu tam. I dziękują również Kojotki naprzód Janów swojej bramkarce, która niewątpliwie czyni się na lodowisku imieniem braci Nikodemowiczowe.